Witamy Państwa w kolejnym bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tradycyjnie mój gość, Pani Prezes Stefania Gąsiorowska. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Redaktora. Pani Prezes, od naszego spotkania w kwestii obostrzeń zmieniło się w chwili obecnej sporo. I od tego może zacznijmy dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę powiedzieć, co się zmieniło w tej chwili w funkcjonowaniu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mówię tu o potencjalnych petentach i osobach, które mają... Już od tygodnia są normalnie otwarte drzwi do sali obsługi, jednak apeluję nadal do Państwa, żeby korzystać, bo wyjątkowo fajnie członkowie spółdzielni się odnieśli do tego apelu wcześniej, żeby jednak korzystać z telefonów, z maili. To jest prostsza i bezpieczna dla nas wszystkich droga. Oczywiście bezpośrednie przyjęcie na sali przyjęć jest możliwe, ale wymaga zachowania pewnych ostrożności. Na drzwiach jest wywieszone, piktogramy są wywieszone, jak należy się zachowywać. Apelujemy o zachowanie odległości. One są w pewnym sensie wymuszone poprzez naniesienie pewnych linii. Pracownicy nasi są zabezpieczeni szybami z pleksy, także mają maseczki, jeżeli uznają, że to jest konieczne. Są środki do dezynfekcji, także staramy się, żeby to funkcjonowanie było bezpieczne. Uwzględniliśmy to, bo sporo ludzi, szczególnie starszych, bardzo narzekało na to, że jednak do spółdzielni wejść nie może, więc już dziś może. Zapraszamy, jeżeli Państwo uznają to za konieczne, a tych, którzy pokochali zdalną drogę kontaktów, zachęcamy do jej kontynuacji. Chcę też powiedzieć, że normalnie funkcjonują wszystkie komórki organizacyjne spółdzielni, a także organy spółdzielni. Zarząd funkcjonuje na miejscu w normalnym trybie. Rada Nadzorcza prowadzi swoje posiedzenia i posiedzenia komisji w trybie zdalnym, czyli przeprowadzamy to w formie telekonferencji. Jest to dla nas urzędujących w spółdzielni zadanie o tyle trudne, że musimy bardzo dobrze, jakościowo przygotować materiały. Muszą być one precyzyjne, dokładne, musimy dodatkowo jakby zwracać uwagę w drodze listu, który wysyłamy do członków rady, o które elementy szczególnie prosimy, żeby zwrócić na nie uwagę. Ale jest także taka refleksja zarówno członków rady, jak i moja własna, że dobrze to służy sprawom spółdzielni, dlatego że członkowie rady bardzo wnikliwie pochylają się nad materiałami. Dyskusja jest bardzo merytoryczna. Jest to robione z większą precyzją. Nie ma tego pewnego luzu, który się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy w tej sali, z której ja w tej chwili z Panem rozmawiam, kiedy opieramy się na prezentowanych na ekranie materiałach, czy też w obieg puszczamy pewne dane. Każdy ma na tydzień wcześniej dane dotyczące tematu rady. Ma także otwartą możliwość telefonu zarówno do mnie, jak i do pozostałych członków zarządu, zgłębiania całej wiedzy do spodu. Natomiast nasi pracownicy, to też muszę powiedzieć, przejęli się rolą i sytuacją i uwzględniają wszystko, co do tej pory mogło budzić wątpliwości, albo co ich zdaniem wymaga precyzyjniejszego pokazania, to w materiałach jest uwzględniane, za co z tego miejsca im dziękuję, a członkom rady za sposób, w jaki do tych posiedzeń podchodzą. Jedno, co jest zawieszone w próżni, to walne zgromadzenie. Mieliśmy je odbyć już w kwietniu, 22-23 kwiecień, miał być czasem, w którym żegnamy się z oceną roku 2019. Niestety ogłoszenie stanu epidemii nam to uniemożliwiło. Teraz jest duże poluzowanie ograniczeń. Nie ma jednak mowy o takich zgromadzeniach funkcjonalnych, czyli nasze walne zgromadzenie jest trudne do określenia liczebnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę minione lata i ocenę, ile osób przychodziło na poszczególne części walnego zgromadzenia, to zdawać by się mogło, że jesteśmy bardziej bezpieczni niż na weselach obecnie umożliwionych, czyli powinno być mniej niż 150 osób naraz na sali. Ale takiej możliwości na razie nie dostrzegam. Rozważamy, czy powoli przygotowujemy pewne procedury do ewentualnego zdalnego walnego zgromadzenia, którego możliwość także się pojawiła w przepisach po ostatniej korekcie gdzieś tam w połowie maja czy w końcu kwietnia. Ustawodawca dostrzegł, że także tu może być problem. Jeżeli tego nie uczynimy, to mamy 6 tygodni od dnia
odwołania stanu epidemii na to, żeby wszystkie procedury przeprowadzić i odbyć walne zgromadzenie. Czyli jesteśmy nieco zawieszeni w próżni, to jest stan, którego ja osobiście bardzo nie lubię. Wolę mieć wszystko dookreślone, załatwione w odpowiednim czasie. No ale cóż, takie życie i trzeba tych warunkach. No właśnie, takie życie i ja tutaj, jeżeli pani pozwoli, pani prezes, wrócę do początku marca. Pamiętam, jak wszyscy przedsiębiorcy, instytucje, samorządy, dowiadując się, że jest sytuacja taka, jaka jest w kraju, po wprowadzeniu stanu epidemii w połowie marca, wszyscy wstrzymaliśmy bardzo mocno oddech, tak? I w prywatnych rozmowach rozmawialiśmy również, jak w takich warunkach funkcjonować. Było bardzo dużo wątpliwości. Wy Państwo jako spółdzielnia również też mieliście olbrzymią liczbę pytań, na które nie było w tym momencie odpowiedzi. Ten stan zawieszenia, o którym Pani mówiła, był jeszcze bardziej trudny i przykry dla Was, dla nas i dla wielu, wielu innych. Ale patrząc na i słuchając z uwagą tego, co dzisiaj Pani tutaj przekazuje, jak funkcjonuje Rada Nadzorcza, domniemam i dochodzę do takich wniosków, że w tej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa, i nie tylko, bo przyznajmy szczerze, również inne instytucje, powoli, powoli znajdują swoje miejsce. Wiem na pewno, że praca zdalna dużo więcej wymaga czasu i dużo więcej poświęcenia. Nie wiem, czy Oczywiście, przyzna że mi Pani tak. rację, że tak jest. Chociaż ma także swoje zalety. Na przykład przyjęcia interesantów w okresie tej ogłoszonego stanu epidemii wprowadziliśmy, nie odwołując ich, normalnie są w każdy wtorek, ale wprowadziliśmy zgłoszenie telefoniczne, omówienie problemu, telefon kontaktowy. Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących zagadnienia, które budzi wątpliwości lub którym jest potrzeba wyjaśnienia czegoś, kontaktuję się z osobą i omawiam. Mnie osobiście to bardzo przypadło do serca, bo mam możliwość dużo lepiej załatwić te sprawy, czy je rozeznać, zanim skontaktuję się z osobą. Po rozmowie mogę jeszcze pogłębić rozeznanie, czyli mamy taki proces może w czasie trochę rozciągnięty, ale bardziej skuteczny. To zaczyna mi się nawet podobać, co jest trochę niepokojące. Natomiast wrócę jeszcze do Rady. My nie mieliśmy zbyt dużo czasu na to, żeby zawiesić się w czasie i przestrzeni. Już 23 marca zapadła uchwała Rady Nadzorczej o przeprowadzaniu zdalnych posiedzeń i od razu to pierwsze się odbyło, a było poprzedzone na kilka dni przed posiedzeniem komisji. Spontanicznie też w tej sali z obecnymi tu pracownikami stwierdziliśmy, że przecież mamy dobre telefony, możemy się połączyć w telekonferencję. Przerobiliśmy to próbnie tutaj w siedzibie spółdzielni, no i twardo trzeba było siąść do tego i tak zacząć działać. Myślę, że to jest dobre, to jest to dobre, co to złe, czyli epidemia nam przyniosła i myślę, że te wartości z nami zostaną na przyszłość. Pani prezes, idąc dalej, mówiąc tutaj o zdalnym spotykaniu się z Radą Nadzorczą i nawet z petentami, chciałbym porozmawiać chwilę o kulturze i o tym, jak kultura w chwili obecnej próbuje się znaleźć w tej rzeczywistości w skali makro. Mówię tu o Polsce, ale mówię tu też o skali mikro. Bardzo fajny projekt emitowaliśmy w tej chwili z dużym udziałem pana Jarosława Miłka, osoby powszechnie znanej i szanowanej muzyka, kompozytora, wychowawcy młodzieży, który pracuje również w Spółdzielczym Domu Kultury. Przygotował zdalnie, bardzo fajny, ze swoimi podopiecznymi, z udziałem uczniów również ze Szkoły Podstawowej nr 4, teledysk, który emitujemy. Cieszy się dużą popularnością. I co ciekawe, ja na początku roku nie pomyślałbym, że Spółdzielczy Dom Kultury będzie prowadził zajęcia zdalne z młodzieżą. Mówię tu o śpiewie, mówię tu o rysunku, mówię o wielu, wielu innych zajęciach, o nauce języków, a to się toczy. I właśnie teraz na przykład, nie wiem, czy mogę zdradzić, to był pomysł w sumie pani prezes i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, żeby spróbować przygotować kolejny projekt zdalny. Mówię tutaj, szanowni państwo, o
wystawie, która w tej chwili jest przygotowana i czeka na zwiedzających w Spółdzielczym Domu Kultury pod tytułem Podziwiam, zbieram, kolekcjonuję. Ta wystawa jest przygotowana przez Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty. Zapewniam Państwa, że wyjątkowe zbiory są zgromadzone na tej wystawie, które nigdy, nigdzie nie były nikomu jeszcze pokazywane. Ale właśnie, Pani Prezes, Wy jako spółdzielnia mieszkaniowa macie coś takiego w sobie, że pod swoje skrzydła często właśnie tego typu kluby przygarniacie stowarzyszenia, które włącznie z harcerzami bardzo mocno wspieracie. No taki jest charakter spółdzielni. Spółdzielnia w Sieradzu to 65% mieszkańców tego miasta, czyli znacząca jego część. Nasza baza jest na tyle duża i na tyle ciepła i otwarta na wszystkich, że jesteśmy w stanie znaleźć tam miejsce czy przytulisko dla wielu. Wydaje mi się mało takie racjonalne, żeby organizacje pożytku publicznego czy organizacje działające wyłącznie w formie społecznej i na rzecz innych mieszkańców, czy też kluby seniora, miały gdziekolwiek płacić za użytkowanie swoich lokali, więc w ramach naszej działalności społeczno-kulturalnej postaraliśmy się znaleźć taką, wypracować taką formułę, w której zaprosiliśmy ich wszystkich pod nasz spółdzielczy dach. Kiedyś Sławek Kołodziejczyk wymyślił taką formułę artyści pod spółdzielczym dachem. Więc my mamy artyści i działacze pod spółdzielczym dachem. Myślę, że oni się czują z tym równie dobrze, jak my czujemy się z tym, że tą misję społeczno-kulturalną ubogacamy ich obecnością u siebie. Wracając do tego, o czym Pan mówił o tej wystawie, przyszła do mnie Irenka Kostrzewska, zrozpaczona, że ona już nie wie, co ma robić, jak ma formułować jej komórka organizacyjna, bo nie ma gorszej rzeczy jak bezczynność, tak? Jak to, że nie można niczego konkretnie zaplanować, że kiedyś miała wszystko zaplanowane na pół roku, nawet na cały sezon, dzisiaj boi się planować czegokolwiek, żeby nie było kolejnych rozczarowań. Mówił Pan o zdalnym działaniu instruktorów. Świetnie to wychodzi. Bardzo mnie także to bardzo ujęło. Nie sądziłam, że tak profesjonalnie do tego podejdą i że tak dobrze to będzie wychodziło, więc jestem z nich dumna. Natomiast tu powiedziała, że tak kolekcjonerzy już nie chcą dalej przekładać wystawy. Ona miała być w styczniu, potem miała być w marcu i przyniosła mi plakacik o tej wystawie. Ja mówię, Irenko, i cóż to da? Jeżeli zgodnie z obecnymi warunkami będziemy mogli na tą salę zaprosić 4 osoby, jak będziemy dystrybuować ten dostęp? Kto tym ludziom to będzie pokazywał, opisywał? Jest Noc Muzeów pokazana w internecie, czy online. Zróbmy także online wystawę. Przecież nasza szanowna telewizja z panem redaktorem na czele takiemu zadaniu podoła, tak? Zrobi to na bardzo profesjonalnie. Myślę, że koledzy kolekcjonerzy też będą mieli szansę zaprezentować swoje zbiory. Ja chcę tylko powiedzieć, że klub kolekcjonera istniał w Sieradzu od dawna, przy czym jakby zawiesił swoją działalność. Od 10 lat, z tego co się orientuję, oni są pod skrzydłami spółdzielni mieszkaniowej i właśnie w tym roku miał być jubileusz 10-lecia. Niestety jubileusz jest, ale uroczystości niestety musiały być przełożone na późniejszy termin. Miejmy nadzieję, jak pozwolą na to warunki, nawet jakbyśmy zamaskowani mieli je obchodzić, to je obejdziemy. Dziesięciolecie to jest długi okres. Jednym z inicjatorów powstania tego klubu był wieloletni działacz spółdzielni, bardzo wiele lat funkcjonujący jako członek w Radzie Nadzorczej, Kaziu Kasperczak, już dziś świętej pamięci. Kaziu miał bardzo wiele różnych swoich inicjatyw, pasji. Jedną z nich było zbieranie włączników i gniazd elektrycznych. Tu zachęcam tych ludzi, którzy tego nigdy nie widzieli, żeby zobaczyć. Zobaczycie tam coś, czego od lat już nie ma w użytkowaniu. Jak kiedyś wyglądały gniazda natynkowe, jak wyglądały włączniki, jakie były śmieszne i te sprzed wojny, i te z początkowych lat powojennych. On to wszystko upamiętnił, na fajnych tablicach pomontował, opisał, był z tego bardzo dumny. Dajmy mu tą odrobinę satysfakcji i obejrzyjmy, jak to pięknie wygląda. Takim drugim pasjonatem, który jest od tych 10 lat prezesem, jest pan Balcerzak.
Arkadiusz. To jest osoba no, zajęta zawodowo, a jednocześnie znajdująca czas na to, żeby tą swoją pasję rozwijać, mało rozwijać, to także zachęcać kolegów kolekcjonerów do prezentowania tego dość szerokiego. Oni swoje te kolekcje prezentują nie tylko w Sieradzu, nie w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni. Możecie ich Państwo spotkać na Starym Rynku Sieradzkim przy okazji jarmarków, możecie ich spotkać w naszych galeriach. Tam mają swoje wystawy w różnych okresach, przed i poświątecznych. To jest naprawdę piękna pasja. Wśród tych kolekcjonerów jest kilku kolekcjonerów, którzy byli pasjonatami i prowadzili kiedyś jeszcze ten klub, mających ciekawe bardzo zbiory. Tych, którzy nigdy ich nie oglądali, choć to jest wątpliwe, żeby nigdy ich nie zobaczyli, bo mówię, oni dość często się pokazują. Zachęcam bardzo do udziału w tym wirtualnym spacerze po wystawie. Będziecie mieli Państwo szansę zobaczyć wiele unikalnych rzeczy. Przypomnieć sobie, co to jest kaligrafia. To jest rzecz, która już zginęła z naszego rynku, z naszego życia, a to było też piękna rzecz. Ja pamiętam jeszcze mój ojciec pisał kaligraficznie. Możemy zobaczyć wiele sieradzkich pamiątek, o których nam się nawet nie śniło. Dowiemy się, że w Sieradzu był festiwal chopinowski w 60 roku. Możemy zobaczyć ciekawe sieradzalia, czyli takie sieradzkie pamiątki. Możemy zobaczyć ciekawą kolekcję broni białej. Naprawdę jest tam piękne, są tam piękne rzeczy, które warto zobaczyć i na obejrzenie których wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Na zakończenie programu podkreślę z całą mocą to, że ja już nic więcej w sprawach wystawy dodać nie mogę. Ci, którzy będą mogli, będą mieli ochotę, również mogą zwiedzić tą wystawę na określonych zasadach osobiście. Dziękuję bardzo Panie Pani Prezes redaktorze, za jeszcze udział w programie. skorzystam z życzenia Tak, proszę bardzo. zdrowia i spokoju naszym mieszkańcom, doczekania jak najszybciej normalności, a panom kolekcjonerom życzyć powodzenia i dalszych leci owocnej działalności. No i miejmy nadzieję, że fizycznie ta uroczystość już wkrótce również jubileuszowa się odbędzie. Zapraszamy do oglądania materiału filmowego z wystawy Podziwiam, zbieram, kolekcjonuję, przygotowaną specjalnie dla Państwa przez Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań naszej pracy. Stąd między innymi zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć zdalnych kół zainteresowań, niektórych kół zainteresowań i z takich zajęć korzysta około 70% naszych uczestników. Są to między innymi zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne, zajęcia plastyczne. Zaplanowana była również na 25 marca wystawa klubu kolekcjonerów i hobbystów. Z wiadomych przyczyn nie mogliśmy tej wystawy zorganizować w takiej formule, jak żeśmy przewidzieli. Stąd zdecydowaliśmy się na otwarcie wystawy wirtualnej. Dotyczy to właśnie klubu kolekcjonerów i hobbystów, który pod auspicjami Spółdzielczego Domu Kultury działa już 10 rok. Nasz związek z działalnością klubów ma dużo wcześniejszą datę, bo w latach 80. pierwszy klub kolekcjonera i hobbysty, który powstał wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury, również spotkania odbywał w naszym Domu Kultury.
przełomie lat 80., kiedy generalnie zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza w naszym kraju, ten klub okresowo zawiesił swoją działalność. I bardzo szczęśliwi byliśmy, że po tylu latach przerwy znaleźli się między innymi ci, którzy przedtem działali w tym klubie, ludzie, którzy chcieli reaktywować ten klub. Świadcy kolekcjonerzy mają bardzo ciekawe i bogate zbiory i stąd chcemy, żeby między innymi mieszkańcy Sieradza mogli zobaczyć tę wystawę w takiej formie wirtualnej. Na tej wystawie pokazujemy w formie zdjęć z festynów, jarmarków i różnych wystaw wszystkie nasze działy kolekcjonerskie, które mamy w swoich zbiorach w Sieradzkim Klubie Kolekcjonera. Takim najbardziej działem kolekcjonerskim umiłowanym jest dział z pamiątkami związanymi z Sieradzem i okolicami. Na pierwszej planszy są głównie plakaty informacyjne, co działo się w Sieradzu. Można też taką ciekawostkę zauważyć, że informacja o konkursie chopinowskim, który odbył się w Teatrze Miejskim w Sieradzu w 1960 roku. Są dwa plakaty informacyjne, przedwojenne, o firmach działających w Sieradzu. Na następnej planszy mamy pamiątki, dokumenty związane z Sieradzem. Są to listy, telegramy, weksle. Są też dokumenty ubezpieczające ziemię ludności sieradzkiej. Można powiedzieć, że te dokumenty naprawdę po raz pierwszy są pokazywane. Na następnej planszy mamy dużo pamiątek z II wojny światowej. Są kartki żywnościowe, imienne, całe blankiety. I takim moim zdaniem fajnym, ciekawym eksponatem jest od Inspektoratu Szkolnego w Sieradzu ogłoszenie w sprawie nauki na terenie Niemiec w czasie okupacji niemieckiej. W rozumieniu naszym kolekcja pamiątek rodzinnych to jest zbiór przedmiotów należących do jednej osoby i kolekcja starych dokumentów, rękopisów. Tutaj to mnie urzekła kaligrafia w tych dokumentach i ze względu na tą kaligrafię uwielbiam tą kolekcję, można powiedzieć. Sieradzcy hobbyści zgromadzili wiele ciekawych odznaczeń oraz medali. Symbolizują one osiągnięcia żołnierskie, cywilne oraz wiele innych. Upamiętniają ważne wydarzenia, osoby oraz miejsca. Kolekcja szkła dekoracyjnego i ozdobnego zachwyci każdego. Piękne formy, kolorystyka i wyobraźnia wyrażone są w szkle przez artystę. Kamery, aparaty analogowe i fotograficzne zatrzymują przepiękne, sentymentalne i tragiczne chwile na kliszach, z których wywołane są fotografie. Aparaty fotograficzne służyły także do szpiegowania, imitując paczkę papierosów, guzik w ubraniu lub inne rzeczy codziennego użytku. Lampy naftowe przed wynalezieniem żarówki rozświetlały ciemność. Połączenie kamienia, metalu i szkła, z których są wykonane, były również wspaniałym, praktycznym przedmiotem ozdobnym. Kolekcja nietypowych narzędzi i urządzeń to zbiór bardzo interesujących przedmiotów. Z niektórymi z nich mało kto się spotkał, na przykład z różnego rodzaju heblami do obróbki drewna lub szczypcami do szrankowania pił, czy takimi nietypowymi przedmiotami jak czarna składana miara grabarza. Kolekcja militariów to z pewnością gratka dla dużych chłopców, opowiadająca przez te przedmioty o chwalebnych i tragicznych momentach danego narodu. Kolekcja pamiątek związanych z Napoleonem to prawdziwa perełka zbiorów Sieradzkiego Klubu i różnorodność przedmiotów przedstawiających Napoleona i jego czasy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim kałamarz z siedzącym nad rozwiniętą mapą zamyślonym przywódcą. Wagi i odważniki służą ludzkości od zawsze i przybierają nietypowe kształty, ale zawsze spełniają swoją rolę. W tej kolekcji zachwyca różnorodność kształtów i przeznaczenia odważników. Jeden odważnik to odpowiednik określonej ilości monet, na przykład funtów. Na tej wystawie też pokazujemy część naszych osiągnięć w formie plakatów, od pierwszych do prawie ostatnich. Także tu też jest nasz dorobek klubu kolekcjonera, wszystkich kolegów z klubu kolekcjonera, także tutaj
sobie można też zerknąć, jak działaliśmy przez te paręnaście lat, co jesteśmy w Sieradzu. Kolekcją taką, jedną z pierwszych, który każdy kolekcjoner zaczyna, są to znaczki pocztowe. Oczywiście zbieramy znaczki pocztowe polskie od tam przedwojennych do czasów dzisiejszych. Ja osobiście zbieram znaczki z dziurkami, które jakoś symbolizują tą trochę inność znaczka, ale w kolekcji najbardziej cieszy nas, jak jest znaczek z Sieradzem, które posiadam 3. I taką ciekawostką jest znaczek srebrny z Janem Pawłem II. Moją taką podstawową kolekcją to są pocztówki z malarstwem, które po prostu bardzo, bardzo uwielbiam. Muszę powiedzieć, że wbrew pozorom ciężko jest zebrać te wszystkie pocztówki, bo jest tak duża różnorodność. Mam ich już teraz około 10 tysięcy, każda inna, także myślę, że jest jakaś fajna kolekcja, którą prezentuję na różnych wystawach. Były i są w naszych domach żelazka na dusze, czy na węgiel oraz moździerze. Przedmioty te zazwyczaj służą nam już teraz tylko jako ozdoba. Na co dzień używamy nowoczesnych tego typu urządzeń. Bardzo ciekawa jest kolekcja mosiądzu i platerów, nadal spełniających swoją rolę w życiu codziennym. Na uwagę zasługuje niespotykany przedmiot w tej kolekcji i jest nim rondel wykonany z łuski armatniej z czasów I wojny światowej. Kolekcja włączników i gniazd elektrycznych to zbiór przekazany sieradzkiemu klubowi przez już nieżyjącego pasjonata, jednego z założycieli obecnego klubu. Czas jest z nami od zawsze, a do jego mierzenia służą piękne i precyzyjnie wykonane zegary wiszące i stojące, tak zwane kominkowe. Jedyna w swoim rodzaju jest kolekcja najbardziej znienawidzonych przedmiotów w życiu codziennym, czyli budzików, które budzą nas z błogiego snu niemal każdego dnia. Muzyka utrwalona na płytach winylowych ma niepowtarzalne brzmienie, a czarny winylowy krążek to symbol prawdziwego fana muzyki, który je kolekcjonuje i odsłuchuje w domowym zaciszu. Jedną z części naszej wystawy jest kolekcja monet. Chciałbym Państwa zwrócić uwagę na 3 monety, które zasługują moim zdaniem na uwagę. Jest to moneta jednorublowa, upamiętniająca 300. rocznicę panowania na tronie moskiewskim dynastii Romanowych. Drugą monetą, na którą zwracam uwagę, jest to talar Marii Teresy z 1870 roku. Jest to moneta, która była jedną z najdłużej bitych na świecie. Była bardzo popularna wśród kupców Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego. Następną monetą jest moneta 100 tysięcy złotych, wybita z okazji 10. rocznicy powstania Solidarności. Moneta, jak nie wszyscy z Państwa o tym wiedzą, została wybita na zlecenie sztabu wyborczego Lecha Wałęsy, z której zysk był przeznaczony na kampanię wyborczą. Następna bardzo ciekawa i mało spotykana kolekcja to zbiór akordeonów. Renowacja dająca im drugie życie daje nam dużo radości ze słuchania wydobywających się z nich dźwięków. Kolekcja starych czasopism i książek to następny podstawowy zbiór przedstawiający na kartach nasze dzieje językiem pisanym. Wśród tej kolekcji natykamy się na tak zwane białe kruki. Przedmioty wykonane z porcelany mają niepowtarzalny urok, są delikatne, piękne i oczywiście praktyczne. Ciekawostką w tej kolekcji są filiżanki z wizerunkiem gejszy na jej dnie. Wśród naszych kolekcjonerów jest spora osób zainteresowana kolekcjonowaniem białej broni. Jest to dość popularna forma kolekcjonerstwa, ale na uwagę wśród białej broni zasługuje szabla, tak zwana Ludwikówka, wzór 1934. Jest to ostatnia szabla bojowa wyprodukowana w Polsce i na świecie. Jako ciekawostką jest fakt tej szabli, że potrafi przeciąć pręt o grubości 5 mm bez uszkodzenia ostrza. Wdzięcznym tematem są z pewnością kolekcje dewocjonaliów. Przedmioty te towarzyszą nam od ponad 1050 lat. Dawniej zdobiły one dworki, chaty, ściany oraz futryny w oknach. Temat kolekcjonerski grafiki i obrazów też liczy sobie setki lat.
sieradzkim klubie takie dzieła sztuki posiada każdy, szczególnie lokalnych artystów, ale trafiają się również dzieła tych najbardziej sławnych.